Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 249. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Praca stanowi ogromną część naszego życia, zapewnia nam przetrwanie i godny byt. Można ją nawet uznać za jedną z naszych narodowych wartości. W tym dynamicznie rozwijającym się świecie zmienia się również rynek pracy. Naturalna jest więc nasza obawa, że jeśli czegoś nie zmienimy albo nie zwiększymy tempa, to nie uda nam się dogonić tego pędzącego pociągu. Coraz więcej mówi się o przebranżawianiu, o końcu pewnych zawodów, o tym, że zastąpią nas maszyny. I zarówno będąc już aktywnymi zawodowo osobami, jak i wchodząc dopiero w ten etap, zależy nam na tym, by być atrakcyjnymi na rynku pracy dziś i w przyszłości. Wątpliwości i niewiadomych mamy tutaj dużo, dlatego zaprosiłam do siebie ekspertkę w temacie nowych technologii i kompetencji przyszłości, Jowitę Michalską. Jowita jest założycielką Digital University, edukatorką i speakerką oraz prowadzącą podcast technologiczny Digitox. Porozmawiamy o tym, dlaczego każdy powinien być na bieżąco z nowymi technologiami. Dowiemy się, jakie prace zastąpią maszyny oraz do jakich pracowników należy przyszłość. Będzie o kompetencjach, sztucznej inteligencji i o tym, czy technologię należy kochać, czy może lepiej się jej bać. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania rozmowy z Jowitą Michalską. Cześć Jowita. Cześć. Jest mi bardzo, bardzo miło gościć Cię w moim podcaście. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i powiem Ci szczerze, że pytań, które mogłabym Ci zadać i wątków, które kusi mnie, żeby poruszyć, jest tak dużo, że nie wiem jeszcze sama, co wybiorę. Bardzo, bardzo mi jest miło. Dziękuję, że mnie zaprosiłaś, bo myślę, że dużo mamy wspólnego, tak jak też patrzyłam troszeczkę u Ciebie. Tak, a szczególnie nasza rozmowa przed nagraniem nas tylko w tym utwierdziła. W każdym razie, słuchaj, ja jakiś czas temu wrzuciłam takie zapytanie dla moich obserwatorów o wszelkiego rodzaju tematy, które by ich interesowały i byłam bardzo zdziwiona, że jednym z najczęściej poruszanych wątków była kwestia zmian w karierze, przebranżowienia się, czy jakichś wskazówek dotyczących poszukiwań właśnie nowej ścieżki dla siebie. I zastanawia mnie, z czego to wynika. Czy my czujemy się może troszkę wypaleni, czy my czujemy jakieś zagrożenie, że potrzebujemy szukać jakiejś nowej drogi dla siebie, czy nasza praca nas nie satysfakcjonuje. Jakby co też z Twoich obserwacji jest motorem do tego, że my szukamy zmian, chcemy się edukować w zakresie właśnie zredefiniowania swojej drogi zawodowej? Myślę, że już rozumiemy, że świat się bardzo zmienia. Ja mam taki slajd w swojej prezentacji, którą opowiadam często, głównie gdzieś w biznesie, z pociągiem, że możesz, dzisiaj mamy taką sytuację, że możesz zostać na peronie i tam jest bezpiecznie teoretycznie, ale coraz mniej opcji i możesz wsiąść do pociągu, zdjęcie zazwyczaj jakiegoś tam Shinkansena czy Maglewa, czyli jednych takich, z takich pociągów najszybszych na świecie, które rozwijają prędkość do 500 km na godzinę i mówię, okej, może być tam trochę niedobrze na początku, ale tam będą wszystkie możliwości i coraz więcej ludzi to widzi, że technologia, że zmiany społeczne, że wszelkiego rodzaju zmiany klimatyczne, że migracje, tak, że ten świat się cały czas w tej chwili w takim tyglu miesza. Oczywiście media mają tu swoją często negatywną robotę, dlatego że żeby się dobrze klikały tytuły, to trzeba napisać: sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. I to jest najczęściej pojawiający się tytuł związany ze sztuczną inteligencją, jeśli nie masz z nią dużych doświadczeń. I często te takie potrzeby przebranżowienia się, czy na przykład pomyślenia,
co moje dziecko powinno robić w przyszłości, jak je do tego przygotować, bo też dużo jest takich u mnie na przykład pytań, pojawia się trochę z tego powodu, że z lęku. Okay. Nie zawsze na szczęście, bo też jest cała masa ludzi super świadomych i myślę, że twoi słuchacze to jest duża grupa, to są ludzie, którzy są świadomi i chcą czegoś więcej od życia niż tylko płynąć przez nie z prądem, który nadchodzi, więc chcą się w tym odnaleźć. I to jest super moment, dlatego że te wszystkie wyzwania związane z takimi naprawdę ogromnymi zmianami w rynku pracy w tej chwili się zaczynają i w tej chwili powinniśmy zacząć nad nimi pracować indywidualnie. Moją ulubioną kompetencją przyszłości swoją drogą jest designer mindset, czyli umiejętność projektowania swojego życia samodzielnie. To jest coś, do czego na przykład moje pokolenie nie było przyzwyczajone, bo szło się do korporacji, do pracy i korporacja dbała o to, żebyś się tam ścieżkę kariery ci HR-y wypracowały, a jak nie, no to po prostu mogłaś ewentualnie siedzieć na tym samym stanowisku, dostawać tam raz na jakiś czas 10% podwyżki. Natomiast dzisiaj to już jest zupełnie co innego, bo przechodzimy powoli w stronę typu karier takich multi, tak? Że będziemy mieć kilka zawodów, że będziemy mieć trochę z hobby, trochę z kompetencji, a być może jeszcze coś innego, tak? No w ogóle to stwierdzenie designer mindset sugeruje, że my mamy władzę nad tym i że my musimy cały czas nawigować ten proces rozwijania się zawodowego, tak? I o to też było bardzo dużo pytań, właśnie o tą konieczność przebranżowienia, nawet nie tyle właśnie w liczbie pojedynczej, przebranżowienia, co przebranżawiania, tak. Że osoby będące i wchodzące teraz na rynek pracy muszą liczyć się z tym, że za parę lat będą kimś zupełnie innym, a pod koniec swojej ścieżki zawodowej zajmą się jeszcze inną branżą. Czy to jest taka norma, którą my teraz musimy zaakceptować? Tak, absolutnie, ewidentnie tak. Do tego jestem absolutnie pewna, więc możesz mnie zapytać o to za 5 lat. Pewnie, na pewno powiem to samo. Po pierwsze ten lifelong learning, czyli uczenie się przez całe życie, to nie jest tylko hashtag. Rzeczywiście tak jest. Przyzwyczailiśmy się do tego, że tam w 25, 30 roku kończyliśmy edukację, nawet jeśli byliśmy super ambitni, żeby się gdzieś tam douczać. I potem było to doświadczenie zawodowe. Dzisiaj, nawet z perspektywy osoby, nie wiem, zatrudniającej, mogę powiedzieć tak już zupełnie z mojej osobistej działki, jeżeli ja szukam kogoś nowego do pracy, to szczerze mówiąc, jeżeli jest napisane, że on ma czy ona ma 20 lat doświadczenia w czymś, to nie jest interesująca informacja. Okay. Bo 20 lat doświadczenia powoduje, że to jest doświadczenie sprzed czasów, które są dzisiaj i tamto doświadczenie jest już nieprzydatne. Tak? Więc to jest jeden z argumentów. Drugi, że jednak ten rozwój jest tak przyspieszony. No, dopiero co mamy ogromny skok w rozwoju sztucznej inteligencji. No, ostatnie 2 tygodnie dla nas, osób zajmujących choć się chociaż odrobinę sztuczną, w ogóle tematyką technologiczną, jest to raj, bo ja na przykład dzisiaj nagrywałam odcinek podcastu, którego jestem współgospodynią razem z Jarkiem Kuźniarem i pytania do tego odcinka napisała dla mnie ChatGPT, czyli sztuczna inteligencja, która jest, że tak powiem, stworzona przez sama Altmana, przez firmę OpenAI i od kilku tygodni jest dostępna dla przeciętnego człowieka do testowania. Więc jeśli władasz angielski, możesz zadać dowolne pytanie i ona odpowiada i przygotowuje ci różne rzeczy. Słuchaj, te pytania zostały przygotowane przeze mnie. Jeszcze nie testowałam tej funkcji. Ale spróbuj. Ale jestem bardzo ciekawa, choć no właśnie, mogę teraz powiedzieć, że jestem trochę sceptyczna. No ale pytanie, czy ten pociąg nie odjedzie tym osobom, które są sceptyczne? Czy są osoby, które uchowają się w świecie, powiedzmy, nieco bardziej analogowym? Bo ja to teraz może trochę włożę kij w mrowisko, bo jednocześnie mówimy dużo o nowych technologiach, o rozwoju. I o tych wszystkich szansach, ale na różnych płaszczyznach widzimy też trend takiego powrotu do korzeni. Czyli z jednej strony modernizacja, ulepszanie, optymalizowanie, ale też rzemieślnicze butiki i naprawianie butów. Mówiąc w takim, nie chciałam powiedzieć rzemieślnicze butiki, co rzemieślnicze, na przykład piekarnie. Więc czy jednocześnie mogą te dwie rzeczy się rozwijać, czy jednak pędzimy w stronę rozwoju i robotów? Nowa technologia to nie tylko IT, programowanie i zrobotyzowanie całego rynku pracy. My powinniśmy pick the cherries, jak to się ładnie mówi, czyli brać sobie z tego świata technologii to, co jest nam potrzebne. To dwie anegdotki. Jedna, miałam takie spotkanie w zeszłym roku dla bardzo dużej grupy kobiet w jednej korporacji. No, takie były wzburzone tym metaversem i tak dalej. Sobie fajnie dyskutowałyśmy.
po moim wykładzie. I pani mówi jedna, bo mówiłam o zawodach przyszłości, pani mówi, ja na pewno nie będę się uczyła nowych technologii, jestem niezainteresowana, ja chcę się zajmować, będę terapeutką od digital detoxu. I ja mówię, no bardzo się cieszę, to będzie zawód, który na pewno będzie bardzo potrzebny, już właściwie jest, natomiast żeby się zajmować detoksem od czegoś, trzeba niestety wiedzieć, co to jest. Tak. Nie da się detoksować od digitalu, nie rozumiejąc, czym on jest. Druga rzecz jest taka, że jeśli na przykład chcemy produkować własne dżemy, ja jestem wielką fanką takich kraftowych rzeczy, czy na przykład wyławiać drzewo, które ma 3000 lat gdzieś z morza, kupować gdzieś na aukcji i robić z tego przepiękne stoły, to po pierwsze musimy je kupić przez internet i musimy je sprzedać przez internet. Więc w związku z czym e-commerce, co jest światem nowych technologii i social media, w którym to pokazujemy, muszą być naszym sprzymierzeńcem. No, to znaczy twój zawód, tak? Rozmawiasz z ludźmi. To jest ekstra humanistyczny zawód. Masz jedną z bardzo ważnych kompetencji przyszłości, którą jest zadawanie pytań, bo zadawanie pytań zaczyna być coraz ważniejsze niż odpowiadanie na nie, ponieważ taka technologia jak ChatGPT odpowie na wszystkie pytania, które zadasz. I to, jakiej jakości zadasz pytanie, stanowi przewagę. Dokładnie to. Ale powiedziałaś o tym dżemie i to jest też taki powiew świeżości, bo my lubimy sobie dzielić rzeczywistość, że teraz wszystko idzie w jedną stronę albo w drugą stronę. I to pokazuje, że my możemy nadal czerpać z tego, co naturalne, co, używając już tego wyświechtanego słowa, rzemieślnicze, co wykonane przez ręce człowieka, ale posiłkować się też jakimiś rozwiązaniami technologicznymi. To znaczy, że Jovita, mimo że jesteś specjalistką od nowych technologii, to nie jesz tylko jedzenia wyprodukowanego w laboratorium. Nie, mało tego. Ja na przykład kocham książki papierowe. Ja kupuję wyłącznie książki w papierze, kupuję ich bardzo dużo. Czytałam ostatnio bardzo ciekawe badania, które mówiły o tym, że przyswajasz znakomicie więcej wiedzy z tych książek, jeśli czytasz w papierze. I ja w jakiejkolwiek, nawet jeżeli naśladujący papier Kindle jest w twoich rękach, to i tak gdzieś 1/3 tego, co przyswajasz z tych książek, ucieka, co bardzo mnie cieszy, bo ja muszę książkę powąchać, muszę ją posiadać. Na przykład u mnie, ja nie pożyczam książek. Mhm. Niestety, tu jestem trochę mało ekologiczna w tym jednym obszarze, ale za to posiadam je wiecznie. Mam specjalne półki na książki w domu, to jest moje wielkie hobby. Typowo analogowe, natomiast w całej masie innych obszarów jestem cyfrowa i właśnie razem z technologią czasami sobie coś piszę, czasem coś robię, czasem sztuczna inteligencja jest zamiast mnie na spotkaniu online'owym, nagrywa dla mnie to spotkanie i mi wysyła, zamiast ja, bo nie mogę uczestniczyć, więc to są wszystko fajne, super narzędzia. Umiem zdetektować plagiat na przykład. Dzięki nowej technologii mam cudownego tłumacza na wszystkie możliwe języki w technologii, więc czasami, jeżeli jestem zmęczona, nie chcę mi się czytać po angielsku czegoś, albo wiem, że będę musiała to potem opowiedzieć po polsku, to po prostu najpierw słucham i mam speech to text, jedną technologię, która mi zamienia wykład na przykład jakiegoś profesora, który mnie interesuje, na tekst, a potem ten tekst wrzucam w super translatora i mam go po polsku napisanego i na przykład z tego buduję sobie też na przykład kawałek artykułu. Nie? A wracając do wątku rynku pracy, ty byś pokusiła się o stwierdzenie, że jeżeli nie nadążymy za tym, co się dzieje, to wypadniemy z obiegu zawodowo. Mamy bardzo duże szanse na to. I szkoda też, żebyśmy w ten sposób myśleli, a sprawdzę na przykład, czy wypadnę, czy nie wypadnę. Bo spore świat, ryzyko jest. Tak, bo świat nowych technologii nie jest zły. Nie jest też dobry. To zależy od tego, co z tego weźmiemy. Może być bardzo dobry. Jest bardzo dużo już projektów AI for Good na przykład. Tak? Sztuczna inteligencja, która służy dobrym celom. Analityka danych może nam pomóc w tym, żebyśmy byli na przykład bardziej otwarci na różnorodność. Albo na przykład radzili sobie lepiej z przemocą domową. Tak? Te dane statystyczne nam bardzo tutaj w różnych rzeczach pomagają i analiza przez nie. Zdrowotnie lekarz oczywiście nie zniknie taki zawód, ale lekarz za 5-10 lat, który nie będzie posiłkował się rozwiązaniami sztucznej inteligencji, nie będziesz chciał go wybrać. Bo przyjdziesz do lekarza i on dzięki temu, że będzie współpracował z jakąś sztuczną inteligencją, będzie miał też dużą wiedzę świeżą z rynku. No bo jest ileś przypadków, coraz rzadsze choroby się pojawiają, prawda? Że, nie wiem, ty możesz chorować na chorobę, która
która dotknęła tysiąca osób na świecie. Jaka jest szansa, że ten lekarz potrafi znaleźć na nią, że zna na nią lekarstwo? Mała. A jaka jest, że technologia wyszuka takiego pacjenta podobnego do ciebie, który skutecznie zastosowano na nim jakąś terapię? Bardzo duża. Czy świat nowych, no właśnie, nowych, nie nowych technologii, mówisz, że nie jest ani dobre, ani złe, no bo on po prostu jest. My chyba musimy przestać go traktować jako coś, co nadchodzi, jako coś, co jest przyszłością, bo on już jest częścią naszego życia. I nawet te osoby, które, tak jak ta wspomniana przez ciebie pani od detoksu, starają się to bojkotować, to mimo wszystko my tego nie unikniemy. I chyba nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu to zaakceptować i wybrać to, co nam służy w życiu. Zwłaszcza, że będzie nam bardzo pomocne, bo technologia super ułatwia nam życie i skraca pewne procesy. Poza tym też w ramach zachęty do uczenia się nowych technologii powiem wam, że cała masa rzeczy, które przejmie technologia od nas, głównie roboty, sztuczna inteligencja lub jakaś forma kombinacji, to są rzeczy, których my nie lubimy robić i nie jesteśmy w tym najlepsi. Jak na przykład zapamiętywanie dużych zbiorów danych, wnioskowanie na podstawie wielu zmiennych, praca powtarzalna, przepisywanie czegoś wiele razy. No my tego nie lubimy robić, nie jesteśmy w tym dobrzy. Taka podstawowa różnica między inteligencją ludzką a sztuczną jest taka, że my wyciągamy wnioski na temat dwóch, trzech zmiennych, a im więcej nakarmisz sztuczną inteligencję danymi, tym ona będzie miała lepsze wnioskowanie. Więc my się różnimy i pięknie się będziemy uzupełniać. I ta technologia może nas super wesprzeć, chociażby w zdobyciu nowej palety klientów zagranicznych. Tak? Jeżeli rzeczywiście te dżemy, do których się przyczepisz na początku, są świetne. Bardzo dużo osób, które promują podobne tematy, którymi ty się zajmujesz, właśnie zdrowie, cały taki dobrostan, ma dziesiątki tysięcy obserwujących właśnie na przykład na platformach społecznościowych, które też są pewnym obszarem nowych technologii. Tak jak mówię, ułatwianie sobie życia, na przykład, nie wiem, tworzenie kontentu, czy robienie jakiegoś researchu, coś, co ty i ja pewnie często robimy, to nam technologia ułatwia. No dobra, to powiedz nam w takim razie, jakie zawody, dzięki temu, że technologia nam ułatwia życie, znikną. Mhm. Albo jakie są prognozowane, że znikną? No, wszelkiego rodzaju zawody związane oraz kompetencje, bo czasami to nie będzie cały zawód, czasami to część kompetencji nam po prostu wypadnie i będziemy się mogli oddać innym kompetencjom, innej pracy. To są rzeczy, które przede wszystkim te najbliższe 10 lat to powtarzalne, czyli rutynowe, czyli na przykład jakieś księgowe rzeczy rutynowe, w HR-ach rutynowe rzeczy, nie wiem, przeselekcjonowanie CV, na przykład takie rzeczy wyjdą. Zawód radiologa też, przynajmniej w tym obszarze, tak? Bo dzisiaj już zdjęcia rentgenowskie dużo lepiej potrafi i na wcześniejszym etapie zanalizować sztuczna inteligencja, wykryć pewnego rodzaju anomalie na wcześniejszym etapie. Tak? Właśnie wsparcie lekarza w takim selekcjonowaniu, w takim wyszukiwaniu we wzorcach danych, wyszukiwaniu wszelkiego rodzaju anomalii, zwracaniu na nie uwagę. Tak, tego typu rzeczy znikną. No, przez automatyzację, robotyzację, no to kurier, tak? Mamy coraz więcej prób i takiego beta testowania i trochę samochodów autonomicznych. Myślę, że tiry będą szybciej autonomiczne, no bo łatwiej będzie zarządzać taką flotą, plus tam brakuje kierowców, plus oni muszą przejechać przez czasami trudne tereny, więc te autonomiczne tiry już trochę jeżdżą. Gdzieś po świecie widziałam testy tego w Stanach. Ale też drony, technologia dronowa zastąpi część kurierów. Gdzieś będzie dostarczała te... Amazon testuje te surface robots, czyli takie roboty powierzchniowe, które sobie tak będą jeździły na kółeczkach, przewoziły te paczuszki, więc kurierzy, uberowcy, taksówkarze, no to w dłuższej perspektywie będzie nam zanikało. Trzeba wyszukać innej perspektywy. Albo też przekwalifikowania się, bo na przykład dla niektórych osób to będzie część ich pracy. Czy będą mogli trochę bardziej ludzkie rzeczy wziąć? Bo w ogóle ważne pytanie. Bo to jest tak, że każdy zadaje pytanie, gdzie nas zastąpi. A odwróćmy to pytanie. Gdzie się pojawią szanse? Zadajmy pytanie, czego sztuczna inteligencja nie będzie umiała robić. Tak? I tutaj mamy myślenie kreatywne, tak? Takie otwarte, czerpanie z wielu różnorodnych źródeł tej wiedzy. Ciekawe eksperymentowanie, krytyczne myślenie, rozwiązywanie skomplikowanych, właśnie takich wieloobszarowych zadań, empatia,
uczucia takie związane z tym właśnie, jak kogoś lubimy, kogoś kochamy, kogoś dotykamy. Tego wszystkiego technologia nie będzie robiła. Plus całej masy rzeczy związane z naszą fizycznością, bo jak patrzymy, często oglądamy takie filmiki, żarciki o robotach, które się przewracają, jak się pacnie tam, czy na przykład nie potrafią, wiesz, włączyć czegoś do kontaktu. Mhm. I to tak jest, więc tego typu kombinacje. Ale ponieważ to się będzie dynamicznie zmieniało, to my też powinniśmy pozostać dynamiczni w myśleniu o swojej pracy. Czyli to, czego na pewno nie będzie, to czegoś takiego, że poszłam do pracy w 25 roku życia, a potem odebrałam tam złoty zegarek po 15 latach, a po 40 emeryturę, tam 14 kwiaty i tam, nie wiem, bombonierkę. Piękne czasy, ale minęły. Ja też znam te opowieści rodzinne właśnie o wujku, który pracował w bibliotece przez 45 lat i zakończył swoją karierę zawodową. Było spokojnie, stabilnie, dobrze. Tak. No niestety. Lekko sentymentalnie, ale po prostu nie ma co się łudzić. Tak. Znaczy myślę, że też nasze pokolenia już tego też trochę nie chcą, bo my chcemy się też sprawdzać te możliwości różne. Ale to, co się zmienia versus na przykład to, co 10 lat temu mieliśmy do dyspozycji, to jest ta paleta możliwości, która się co chwila pojawia. Więc my powinniśmy mieć taką podstawową wiedzę technologiczną. W pandemii my jesteśmy częścią, jestem szefową Digital University, takiej organizacji, którą w Polsce stworzyłam właśnie po to, żeby edukować w obszarze nowych technologii. Mamy też fundację, gdzie się zajmujemy wykluczonymi, ale jesteśmy też połączeni, co jest dla mnie bardzo ważne, z amerykańską organizacją Singularity University, która jest w Dolinie Krzemowej. Te wszystkie trendy technologiczne to wszystko mieli. I jak się zaczęła pandemia, zaczęliśmy, na całym świecie mamy oddziały, rozmawiać, jakiej wiedzy powinniśmy dostarczyć. I jakby efektem tych naszych wielotygodniowych dyskusji było również u nas powstanie takiego programu, który daje takie podstawy wiedzy o nowych technologiach. I to, co ja myślę, że oprócz tego, że powinniśmy budować w sobie te miękkie rzeczy, czyli na przykład pozwolić dzieciom zadawać pytania nam naokoło non-stop i zachęcać do tego, żeby tą kompetencję sobie szlifowały, sobie nawzajem robić gry i zabawy związane z zadawaniem pytań, żeby w tej umiejętności się kształcić. Poszukiwać różnych nowych rzeczy i poświęcać czas na naukę, czyli coś, czego nie robiliśmy przez wiele, wiele lat, czyli znaleźć sobie w tym naszym kalendarzu zajętym. Ja właśnie mówię, bo oni mówią, a zawsze moi tam różni studenci mówią, nie, bo my nie mamy czasu. Ja mówię, to otwórz kalendarz za miesiąc. Jest trochę bardziej pusty? Tak. No to zaznacz sobie tak, ja mówię, na sztywno, 3 razy w tygodniu po 20 minut. Nie potrzeba więcej. Mhm. I te 3 razy w tygodniu po 20 minut, ale to musisz naprawdę koszernie podejść, zostawiasz sobie na tą naukę. Tak? I my musimy zacząć też myśleć, że nauka, uczenie się jest częścią biznesu, a nie czymś dodatkowym. Bo kiedyś było tak, że okej, dobra, napracuję się, dobra, może znajdę czas na jakieś coś, przeczytanie, edukację. I edukacja nie jest też czymś takim strasznie mocnym. Bo edukacja, ja rozumiem, że posłuchasz podcastu. Edukacja, ja rozumiem, kawałek książki złapiesz. Albo artykuł, który sobie gdzieś odłożyłaś, bo nie miałaś czasu przeczytać. Zobaczcie, tam tysiące tych stron otwieramy. O dobra, kiedyś to przeczytam. O dobra, kiedyś sobie ten raport przejrzę, nie? I potem, czyli masz 3 razy w tygodniu te 20 minut i dokładnie te rzeczy w tym robisz. Czyli odgruzowujesz ten swoje archiwum, ale jednocześnie tą wiedzę ciągle nabudowujesz. I są dwa jakby obszary. Pierwszy to jest z twojego obszaru biznesowego, a drugie coś kompletnie spoza. Bo dzisiaj, to też jest bardzo ważna kompetencja, musimy się uczyć, wychodząc poza ten wąski obszar, którym się zajmujemy, bo jeśli jakaś zmiana, jakaś fanga w nos, jakaś dysrupcja przyjdzie, to na 100% przyjdzie spoza naszego biznesu, spoza naszej kategorii, jeżeli będzie duża taka dysrupcja. Więc musimy też trochę sięgać poza. Musimy rozumieć nowe technologie, czyli musisz rozumieć, co to znaczy. Co to jest sztuczna inteligencja? To jest pewna forma matematyki i trzeba tę definicję sobie po prostu poznać. Co to jest internet rzeczy? Co to jest chmura obliczeniowa? Tak? Znać na podstawowym poziomie te definicje i rozumieć, czy w moim obszarze, którym ja się biznesowo zajmuję, przykładowo niech to będzie marketing, co robią te nowe technologie? Czyli jakie są projekty, które sztuczna inteligencja albo z udziałem sztucznej inteligencji się dzieją, mogą dziać w marketingu i popatrzmy sobie, co się będzie mogło dziać na przykład 3-5 lat do przodu, czyli metaversum. Taki też buzzword ostatni. Wszyscy się tym jarają, 90% mówi, że tego nie będzie, ale słuchają i bardzo dużo też ludzi mówi o tym na takim poziomie super podstawowym.
Ale jak wejdziemy głębiej, to metaversum to nie jest tylko Zuckerberg i Meta, gdzie to było na początku, myślę, mocno działanie też PR-owskie, żeby tą zmianę nazwy wprowadzić, ale jest ponad 90 różnych organizacji, które dzisiaj budują metaversum przyszłości. No i możemy sobie powiedzieć, jakiego formatu będzie ta popularność? Może być mniejsza, może być większa, ale 250 milionów gamerów, heavy userów gamerów dzisiaj, na pewno doskonale się tam będzie czuło. Setki milionów dzieci, którzy wychowali się na tym, że głównie się komunikują przez jakąś formułę online'ową, będzie się tam dobrze czuło. Na pewno część dnia będziemy tam spędzać, na pewno będziemy tam zarabiać. Więc jeśli jesteśmy marketingowcem, albo na przykład pracujemy w firmie, która nie wiem, jesteśmy związani z marketem takim budowlanym, albo IKEA, Leroy Merlin. Fajnie będzie zobaczyć swój dom w metaversum, zanim się pojawi w rzeczywistości. Zobacz, jak ta kanapa tam wygląda. Dokładnie, mam takie na przykład doświadczenie, bo robiłam 2 lata temu remont, tak randomowo czasami kupowałam różne rzeczy w internecie. Byłam ogromnie zaskoczona wielkością lampy, która przyszła, mimo że miałam napisane ile ma centymetrów, ale gdybym mogła, wiesz, w metaversowej przestrzeni wjechać z tą lampą rzeczywiście i zobaczyć, jak ona tam siedzi, byłoby ekstra, tak? Więc my będziemy chcieli też, te technologie nas wesprą i pomogą, ale i dzisiaj w związku z czym musimy rozumieć, czym one będą, żeby móc za 3-5 lat je fajnie zaplanować w naszej organizacji i stać się częścią tego projektu w naszej organizacji, a nie wypaść z naszej organizacji. Często możemy bardzo lubić tą pracę, ale wypaść, bo gniewamy się na metaversum, nie? No dobra, ale jeżeli planujemy zostać w branży, w której jesteśmy, no to dałaś nam rozwiązanie, czyli zresearchować, w jaki sposób nowe technologie wpłyną na naszą obecną sytuację, poszerzać trochę swoje horyzonty o jakieś nowe tematy. Zakładam, że każdy wie, co go, nie wiem, kręci lub potencjalnie potrafi też wyjść z tej swojej bańki. Ale zakładam, że jest grono osób, które wiedzą, że ich branża w cudzysłowie kończy się albo oni już nie chcą w niej pracować. To w jaki sposób możemy podejść do tego przebranżowienia, kiedy chcemy zacząć od takiego przysłowiowego zera, czyli wchodzimy na rynek pracy, czy są jakieś obszary, w których jest największy potencjał? I znowu zacząć trzeba też od tego basica, bo ja uważam, bo naprawdę jestem jakby pewna tego, co mówię, że żeby móc sobie coś sensownego wybrać, my musimy znowu rozumieć u podstaw świat nowych technologii. Więc ja tak mówię często, że oprócz tego, że jesteś kimś tam, to musisz być takim digital transformation liderem. Swoim. Tak. I jakby to jest dla każdego drugi zawód, który dzisiaj trzeba posiadać, bo wszędzie będziesz cały czas w procesie tej transformacji. Do jakiejkolwiek branży nie pójdziesz, to cały czas ten proces będzie trwał. Trzeba się go nauczyć, jest jakiś szemelek tego procesu. Trzeba rozumieć, jakie masz owoce do wzięcia, tak? Że tu masz sztuczną inteligencję, ale tu masz właśnie internet rzeczy, a tu musisz wrzucić chmurę, a tu, wiesz, biologia syntetyczna, czy modyfikacje genetyczne, czy właśnie ten metavers już wspominany, czy czujniki jakieś, czy robotyzacja. Mnóstwo jest tych obszarów i teraz jak trochę się o nich dowiesz, to nie jesteś taka ślepa w tym wszystkim, czy taki ślepy, tylko troszkę zaczynasz już macać to środowisko i mówisz, dobra, okej, to może to będzie dla mnie fajny temat, tak? Może ja bym chciała się tutaj. Więc można być dzisiaj, oczywiście pierwszy krok taki, ludzie myślą, dobra, no to w technologii są potrzebni programiści. I tak, i nie. Bo zawód programisty dzisiaj jest bardzo wysoko właśnie w poszukiwaniach w firmach. Te wszystkie software house'y, zawsze się śmiejemy, że już mają wszystkie możliwe benefity, że pracownik software house'u przychodzi do pracy i mówi, och, tutaj nie ma tofu czy nic, na śniadanie to chyba długo nie zostanę, bo są już tak wysublimowani, bo takie jest zapotrzebowanie na nich, ale technologia też daje na to odpowiedź. I tak jak Sam Altman, który jest dzisiaj jednym z większych na świecie speców od sztucznej inteligencji, właśnie szefem jest OpenAI, tej firmy, która wymyśliła chociażby tą technologię, z której ja korzystam, która ci daje odpowiedzi na każde możliwe pytanie, nawet po polsku je daje, to myślisz sobie, i on mówi wyraźnie o tym, pierwszy zawód, który zhakujemy, to jest nasz własny, programistów. I dzisiaj masz technologię low code, no code, czyli masz takie jak klocki Lego, że masz takie większe kawałki tych klocków Lego, z których już łatwiej ci jest złożyć zamek, albo fosę, albo budynek, niż jakbyś miał pojedyncze klocki bez instruktażu, tak? Czyli dzisiaj właściwie ktoś, kto pracuje w HR-ach, w administracji czy w finansach, może już małą aplikację, mały projekt stworzyć z tych klocków, nie będąc kompletnie programistą. I ta technologia się będzie rozwijała
więc tych programistów nie będzie aż tak wielu potrzebnych. Więc jak prognozujemy takie najbliższe 10 lat, to wcale niekoniecznie to musi być ten zawód. Cała masa zawodów na styku, czyli humanistyczne kompetencje i trochę technologiczne, tak? Więc fajnie jest być też filozofem, filozofką, socjolożką, czy wiesz, osobami takimi związanymi z tymi społecznymi kompetencjami. Oczywiście terapeuci wszelkiego rodzaju, to też jest fajne, ale oni wszyscy będą korzystać z technologii, więc to, jakie technologia daje tu możliwości, też powinno być w obszarze twojego zainteresowania. Więc no, cyberbezpieczeństwo też trzeba mocno rozumieć, bez względu na to, jakim zawodem się będziesz zajmować, bo to jest realne zagrożenie, które musisz rozumieć, na czym polega, a ten human factor w cyberbezpieczeństwie, czyli najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek, musisz rozumieć, co klikać, czego nie klikać i tak dalej. Najsłabszym, ale też niesamowicie cennym. Oczywiście, oczywiście, że tak. Znaczy, mówię tylko w tym obszarze, tak, że po prostu my najłatwiej popełniamy błąd i ktoś, kto jest po drugiej stronie, często to jest albo sztuczna inteligencja, ale też jest tam często człowiek, chętnie wykorzystają naszą niewiedzę, więc wiedza jest zawsze dobra. Wiedza jest zawsze dobra. A to jest piękne stwierdzenie. Ale właśnie jeżeli jesteśmy na etapie poszukiwania, sprawdzamy sobie przeróżne ścieżki zawodowe, ale jeszcze nie wiemy, w którą stronę pójść, to czy eksplorowanie i zgłębianie naszych kompetencji w przyszłości jest jakąś taką dobrą drogą ku znalezieniu tej nowej ścieżki zawodowej? I jeśli tak, to zdradź nam jeszcze kilka. Bazą w ogóle powinno być to, w czym się czujemy dobrze i w czym jesteśmy dobrzy. To się nigdy nie zmieni. Miło i się nie zmieni. Czyli jeżeli jesteś właśnie przykładowo świetna w zadawaniu pytań, no to przyglądaj się temu, w jakim obszarze te kompetencje będą się przydawać i do tego dobuduj sobie technologiczne rzeczy. Będzie bardzo dużo różnego rodzaju projektantów potrzebnych. Będziemy projektować urządzenia ubieralne, tak zwane wearables, czyli to wszystkie te zegarki, pierścionki, będzie to część naszych ubrań, które będą nam mierzyć przeróżne rzeczy. Będziemy potrzebować właśnie osób też do współanalizowania wyników, czy takich tych data scientists wszystkich, czyli ludzi, którzy się zajmują danymi. I tutaj jest właśnie bardzo dużo tych zawodów na styku, bo będą potrzebni prawnicy, którzy będą się zajmowali ochroną nas przed firmami, które chcą naszych danych wygrać. Będą sprawdzać to, tak? Będą też technologię trzymać w ryzach, bo i sztuczna inteligencja i właśnie big data, wszystkie te obszary, tam jest, czy metaverse, tam jest pole do nadużyć. Tak, metaversum jeszcze nie ma, ale sexual harassment, czyli molestowanie seksualne w metaversum już miało miejsce, chociaż metaversum nie ma, więc to zobacz, jakie to są wyzwania związane właśnie z etycznością. No, jesteśmy u progu właściwie takiego momentu, gdzie sztuczna inteligencja będzie dokonywać wyborów, będzie podejmować decyzje w oparciu o tak wiele danych, które będzie mogła zaciągnąć, że nie będzie w stanie człowiekowi wytłumaczyć, dlaczego taka decyzja. I wtedy, jeżeli ty tę decyzję będziesz musiała przeklepać, no to zobacz, to jest trudne, coraz trudniejsze. Zawody właśnie takie projektanckie, projektant właśnie takich rzeczy jak te ubieralne technologie, projektant przestrzeni wirtualnej rzeczywistości, rozszerzonej rzeczywistości, ten świat cyfrowy my będziemy budować, więc projektowanie jego będzie należało też do nas, czy on będzie przeklejeniem jeden do jednego tego naszego świata? Niekoniecznie, bo dzisiaj jest już ważny taki trend, który się nazywa direct to avatar, czyli że czasami projektowanie omija ten fizyczny element. Możesz mieć torebkę przykładowo, która w ogóle nie ma swojej formy fizycznej, jest tylko cyfrowa i możesz ją kupić tylko w formie cyfrowej, prawda? Możesz kupić sobie osoby bogate, które przechodzą do świata online, też potrzebują tam swoich atrybutów. Rozmawiamy o ego. Jak pokazać moje ego na przykład na portalu randkowym. Dzisiaj 95% osób do wzięcia w dowolnym wieku randkuje online. 95% to jest gigatrend. I teraz jak oni mogą w tym online? No oczywiście fotografują się z tymi zegarkami albo na tle jachtów, tak, i tak dalej, ale mogą też posiadać już powoli atrybuty cyfrowe, tak? Więc te właśnie atrybuty luksusu w postaci czy na jakiegoś NFT, czy jakiegoś właśnie zakupionego torebka Gucci się jedna podobno lepiej sprzedaje w formie cyfrowej niż w formie realnej. To mu świadczy o tym, że tych elementów potrzebujemy i projektanci tacy też są potrzebni. Bardzo dużo takich zawodów, nie wiem, mamy na przykład Sotheby's, tak, dom aukcyjny, jest w przestrzeni cyfrowej i ma tam pracowników. Możesz być pracownikiem Sotheby's, będąc, wiesz, w cyfrowości.
entertainment, cała rozrywka, śpiewacy, muzycy, tancerze i tak dalej, tego będzie mnóstwo, bo metaversum nie ma granic, nie ma grawitacji i ma zasięgi. W pandemii się to zaczęło pokazywać. Ariana Grande miała koncert, który obejrzało kilkadziesiąt milionów ludzi na całym świecie, właśnie dlatego, że był w tej pewnej formule metaversum, była w Minecrafcie czy Fortnite, nie pamiętam, już w tej chwili nie ma to znaczenia, ale to się dzieje, więc tego typu zawody, właśnie detektywi do spraw danych, to co mówiłam, ale też wszelkiego rodzaju osoby analizujące. Oczywiście cała sfera tak zwanych białych zawodów, począwszy od zdrowia psychicznego, mnóstwo tu będzie potrzebnych osób, ale one też będą musiały zbudować sobie umiejętność prowadzenia terapii online, bo jest tak dużo już tych pacjentów. Nie wszystko też... Niekoniecznie jest tak, że to była jedyna pandemia, którą mieliśmy w życiu, tak? Być może będziemy się włączać i wyłączać. Ten świat będzie hybrydowy na pewno. Na pewno nie będzie tylko online'owy, ale na pewno będzie w hybrydzie. I teraz tej hybrydy musimy się nauczyć, więc musimy też umieć korzystać z narzędzi. Zobacz, co się stało z systemem edukacji. Nauczyciel dzisiaj nie może egzystować bez komputera, bez umiejętności wjechania nie tylko na Zooma, ale też wszelkiego rodzaju zdalnych notatek, całej masy Kahootów czy innych narzędzi, które pomagają mu pracować z dzieciakami, powodować, że one są zaangażowane. Wrócę jeszcze raz do tych kompetencji, bo ja się gdzieś tam zawiesiłam przy tym, jak mówiłaś o zadawaniu pytań. Tak chciałam się ciebie dopytać, czy to wynika z tego, że tak jak powiedziałaś, sztuczna inteligencja będzie, albo raczej już to robi, odpowiadała na nasze pytania, więc my musimy po prostu precyzyjnie je zadać? To o to tutaj chodzi? Chodzi też o to, ale chodzi o to, że dzisiaj tak naprawdę mamy miliardy czujników wpięte gdzieś na całym świecie. I teraz one wszystkie generują jakieś dane. Ziemia jest opomiarowana, pogoda jest opomiarowana. Bardzo często my w tych naszych, wiesz, pierścieniach, teraz 80% moich znajomych, dzisiaj na to zwróciłam uwagę, nagrywając swój podcast, ma już Aura Ring, czyli ten, tak. Znasz oczywiście, tak, parę fajnych rzeczy ci mierzy. I teraz te wszystkie dane są generowane. I teraz jakość pytania. Nie tylko czy precyzyjnie, ale jakoś, czyli o co zapytasz. Bo są po prostu tematy, o których nigdy nie pytamy. My zadajemy zazwyczaj standardowe pytania. A jak pogrzebiesz trochę i dopytasz więcej, to dostaniesz jakość tej odpowiedzi, która do ciebie przyjdzie, będzie determinowała to, co ty wiesz i być może to będzie więcej niż na przykład twoja konkurencja. Już mówiąc tylko o aspekcie biznesowym, tak? Wszędzie mamy dostęp. Mamy dostęp do Google'a. Google ma prawie wszystkie odpowiedzi dzisiaj. Nie potrzeba specjalnie pytać się ChatGPT. Po prostu wystarczy wpisać w Google pytanie. I teraz jakie pytanie? O co ja chcę zapytać? Tak. Bo na pewno większość odpowiedzi jest w tym internecie. I teraz jakie jest to pytanie? Czy ja umiem to pytanie zmodyfikować, jeśli nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź? Jak ja umiem w tym fajnie pogrzebać? Więc jakość tego pytania i to, o co zapytam, i czy to jest oryginalne versus to, o co pytają wszyscy inni, determinuje po pierwsze odpowiedź, którą dostanę, a potem co ja z nią zrobię i wiedza, którą otrzymam. Bo teoretycznie mamy bardzo demokratyczny dostęp do wiedzy dzisiaj. Tak, mamy te eksperymenty z dzieciakami bardzo biednymi w Indiach, które dostają tablet do ręki bez instrukcji obsługi w języku, którym nie władają i nagle po prostu hakują to, tak? Bo to się wszystko robi intuicyjnie. Ale nadal właściwe pytanie, które zadają, da konkretną daną odpowiedź, która jest twoją przewagą. No to też chyba wynika z tego, że mamy właśnie dostęp do informacji wszelakich. Ich jest tak dużo, że dużą kompetencją, mi się tak wydaje, jest to, żeby umieć tą wiedzą władać. Bo to, że mamy Google'a, jest super, ogromnym przywilejem, ale korzystanie z niego czasami nas przerasta i możemy w łatwy sposób, zadając właśnie nieumiejętne pytanie, dostać wiedzę, która jest jałowa, która jest powtarzalna i która wcale nie daje nam ani satysfakcji, ani tych informacji, których szukamy. Więc to ten zalew informacjami jest trochę takim niebezpieczeństwem. Tak, ale też właśnie dlatego ważną kompetencją, ale kompetencją, którą można zapożyczyć, jest selekcjonowanie treści. I ty jesteś kimś takim, to się nazywa content curation, ja na to mówię ładnie po angielsku, czyli takim kuratorem, kuratorka treści. Ja też właściwie trochę jestem taką kuratorką treści, chociaż w nieco innych obszarach. I teraz słuchając ciebie, osoby już nie muszą tego całego lejka robić, bo ty to robisz za nich, tak? To jest twoja praca.
super ważna. I teraz, jeżeli ktoś odkryje ciebie, to ma ułatwioną pracę, tak, bo może się wykonywać swoje zadania, a jednocześnie ty w tym obszarze jego zainteresowań już tą pracę za niego odrobiłaś, tak? Czyli to ty musisz umiejętnie pytania zadawać i umiejętnie przeszukiwać te źródła wiedzy ogromne, tak? A im więcej masz tego doświadczenia, tym lepiej i szybciej to robisz, tak? Prawda? Zauważ to u siebie, że po prostu potem ciach i już wiesz, to jest fajne, to jest bez wartości. Ja tak mamy gotowy skrót. Tak. Tak, dla pozostałych osób, które może tej kompetencji nie mają lub nie chcą jej rozwijać, bo zajmują się innymi. I w ten sposób masz zawód przyszłości. Uf, bo powiem szczerze, słuchając ciebie, zaczęłam być lekko zaniepokojona. Żartuję, oczywiście żartuję. Ale możesz do współprowadzenia podcastu ze sobą zaprosić jakiegoś AI-a fajnego, albo możesz się razem napisać książkę, to się za chwilę będzie działo. Okay. GPT-3, ta technologia troszeczkę starsza niż ChatGPT, bo taka już z nami od jakiegoś czasu, która stworzy dowolny tekst na podstawie wszystkiego, co jest dostępne w internecie, na temat, który zadasz, biorąc pod uwagę badania, które powiesz, żeby użyło i tak dalej, i tak dalej. Więc to też może być fajna pomoc dla ciebie. Tak, bo ja myślę, że cała masa, największa pula w ogóle zawodów, to będą zawody tak zwane łączone. Mhm. Czyli, że będziemy używać technologii, ona będzie naszym kolegą, koleżanką z pracy. Już się często personalizuje tego AI. Ja miałam taki odcinek a propos rynku pracy z szefami HR-ów firm, które używają już sztucznej inteligencji. U nich ta sztuczna inteligencja ma na imię Bob czy tam Kasia, żeby też ludzie lepiej się czuli z tym, z tą technologią, ale ona na co dzień jakby pomaga im w pracy, bo na przykład to jest obsługa klienta, nie wymieniłam, a to jest jeden z ważniejszych obszarów, który pójdzie kompletnie, że tak powiem, do sztucznej inteligencji. Ona ci zrobi wstępną selekcję, czy to ty powinnaś rozmawiać z tym klientem, czy twoja koleżanka powinna, jaki ma temat, jaki ma pomysł, jaki ma problem. I wiadomo, że tu będzie kombinowanie znowu z trudniejsze rzeczy, czy ważniejszych, wyjątkowych klientów pewnie nadal ten czynnik ludzki będzie obsługiwał, ale czynnik ludzki będzie ekskluzywny. No powiem ci, że ten pomysł z skorzystaniem ze sztucznej inteligencji jest ciekawy, bo ostatnio szukałam kogoś, kto mógłby przeprowadzić ze mną rozmowę w moim podcaście. Mm-hmm. I tutaj mamy bardzo dobrą odpowiedź, bo finalnie nagrałam ten odcinek solowo. Także jest to jakaś droga. Będzie to we mnie gdzieś tam dojrzewało. Ale przypomniała mi się anegdota, jak mówiłaś o tych przeróżnych zawodach, które zostaną zastąpione na przykład, dajmy na to, robotem. Miałam ostatnio takie doświadczenie w Holandii, gdzie weszłam do restauracji, do stolika przekierował mnie człowiek, ale dostałam informację, że zamawiamy przez kod QR, przez telefon. Jakby spoko, ale byłam mocno zdziwiona, kiedy z moją sałatką z wodorostów podjechał do mnie robot. No śmiesznie, to było ciekawe, tak? To była jakaś tam ciekawostka właśnie, ale nie powiem, żebym poczuła się jakoś świetnie. I patrzyłam na tego pana kelnera, który stoi przy barze, ani nie zamieniliśmy słowa, nie było tej przyjemnej rozmowy, polecenia sobie dania z karty, czy dostarczenia mi posiłku i powiedzenia smacznego. I zastanawiam się, czy nam jako ludziom, aby na pewno się ta transformacja podoba, i czy nie znajdziemy albo jakiegoś złotego środka tutaj, albo nie zrobimy trochę kroku w tył. No bo ja lubię ten kontakt z kelnerem i nie wyobrażam sobie takich kultur jak na przykład, nie wiem, Włochy, gdzie przychodzę do kawiarni na kawkę o 12 i podjeżdża do mnie robot. No pewnie. Natomiast ten świat będzie jednak dzielony, bo pewne umasowienie, no ale wiele osób chodzi też do McDonalda. Tam jakby nie ma problemu z tym, prawda? Mhm. Więc to trochę zależy, co wybierzesz, jakie doświadczenie, dla czego wybierzesz. Czy będziesz chciała szybką kawkę w miejscu, w którym ciach po prostu wchodzisz, skanuje ciebie, wie co pijesz, podjeżdża na kawką na wynos i ona kosztuje, nie wiem, 30 centów taniej, dlatego że tam nie ma pracownika, który choruje albo potrzebuje urlopu. Tak. Bierzesz, wychodzisz i to jest jedno doświadczenie, a drugie doświadczenie to jest leniwa 12 na wakacjach we Włoszech, gdzie podchodzi do ciebie czarujący pan, który się cię komplementuje sympatycznie, bez sexual harassmentu, z dobrym dystansem, poleca ci kawkę, mówi ci, że w okolicy jest wspaniała wystawa, czy coś, czy na przykład najlepiej jeżeli jesteś fanką szynki parmeńskiej, to tutaj dwa domy dalej jego kuzyn robi najlepsze na świecie. Nie chcemy tego stracić. I nie stracimy, ale świat będzie hybrydą. Jak mówiłam, świat będzie hybrydowy. Będziemy mieli i to, i to. Ja uważam, wybitni eksperci, wirtuozi, cudowni twórcy zostaną w swoich zawodach, ale cała masa tego dołu przejdzie pod technologię, no ale dzięki temu my będziemy mieli 4-dniowy tydzień pracy na przykład. I to już jest pewne?
pewne nie jest nigdy nic, jak wiemy z pandemii i z tego. Ja też nie jestem... Jedną pewną jest zmiana. Tak, ja nie mam na tyle w sobie ignorancji i takich, wiesz, ego, żeby mówić, że ja na pewno wiem. I bardzo pięknie mówi o tym Amy Webb, profesor, taka moja guru jedna z, o której też często mówi, bo ona mówi, nie chcę, żebyście byli przygotowani na wszystko, ale chciałabym, żebyście byli przygotowani na każdą ewentualność. Co oznacza, że ileś tam tych przyszłości, modeli przyszłości musisz sobie w głowie ułożyć, bo któryś z nich albo kombinacja kilku się wydarzy. I wtedy rzeczywiście będziesz przygotowana, ale nie ma tak, że to jest jedna, której będziesz widziała. Więc ta hybryda będzie, ale jak ona będzie wyglądała, zobaczymy. Być może część rzeczy będzie, wiesz, no tak jak 10 lat temu ja pokazywałam takie też trendy przyszłości, że będziemy też w VR-ze jeździć na wakacje. Będziemy w VR-ze na wakacjach. Czasami. To jest i jak dla mnie popatrzysz za dużo. Sobie, ale jak patrzysz sobie na osoby niepełnosprawne, które mają trudności z podróżowaniem. Jak patrzysz sobie na osoby bardzo starsze, które mają trudności z podróżowaniem. Jak patrzysz na obszary świata, które są albo zniszczone, albo nie masz już tam wstępu. Do Doliny Królów w Egipcie nie wiedziesz, tak? Ale dzieci chciałyby się historii stamtąd nauczyć. Więc w VR-owej przestrzeni zobaczą fenomenalną po prostu, jak to wygląda. Będą mogły otworzyć sarkofag. Wyjdzie tam po prostu ktoś, kto im coś opowie ciekawego. I to będzie super doświadczenie, jak realne. I teraz, nie wiem, jest cała masa krajów, do których nie wiedziesz, bo tam są konflikty zbrojne. A może chciałabyś zobaczyć tamtejsze zabytki właśnie w tej przestrzeni wiary. Więc jakby nie mówmy nie tylko dlatego, żeby powiedzieć nie, bo technologia jest dla nas niefajna. Technologię można wykorzystać. Dlaczego też jeszcze warto się uczyć technologii? Bo wówczas masz wpływ. Bez wpływu obudzimy się wszyscy, jak ja to brzydko mówię, z ręką w nocniku za 10 lat. Tak, ale nie wiem, jak to ręka w nocniku. Ja nocnika nie widziałam w ogóle od strat, ale to zakorzenione sformułowanie z mojej głowy wypada w tej sytuacji. Ale mając świadomość i wiedzę, właśnie jesteśmy w stanie nadać kierunek. Powiedzieć, nie, ja cię tu nie chcę, sztuczna inteligencja. Bo ci kolesie, że tak powiem, ja pokazuję, się śmieję, że w podcaście pokazuję te in brackets, czyli cudzysłów. Pokazałam cudzysłów. Że ci kolesie, którzy zajmują się tworzeniem sztucznej inteligencji, mają największą na ten temat wiedzę, często są troszkę, powiedzmy, społecznie zubożeni, tak delikatnie powiem, i niekoniecznie muszą ten rozwój technologii planować dla dobra społecznego. Czasami po prostu chcą, żeby się rozwijała, bo ich to kręci. I teraz, jeżeli nie wejdzie cały odium społeczny, wiesz, organizacje pozarządowe, aktywiści, osoby, które na sztandarach, że tak powiem, poniosą po mieście, tego nie chcemy, ale to chętnie weźmiemy, tu chcemy zastosowanie sztucznej inteligencji, a tu zabraniamy, to tego nie będzie. Jest świetny dokument na Netflixie Coded Bias, który polecam wszystkim obejrzeć, gdzie zwykła czarnoskóra studentka MIT po prostu robiła na drugim czy trzecim roku studiów eksperyment. Mieli użyć jakiejś technologii i czegoś z książek science fiction, spróbować to zbudować. I ona zauważyła, że sztuczna inteligencja nie rozpoznaje jej twarzy. Ta technologia detekcji twarzy nie rozpoznaje w ogóle jej twarzy. I okazało się, że jak zakładała, zrobiła sobie taką białą maskę, to nagle zaczynała tę technologię czytać. Zaczęła, a ponieważ była studentką MIT, Massachusetts Institute of Technology, czyli takiej jednej z ważniejszych na świecie uczelni, również technologicznych, można tak szeroko powiedzieć, zaczęła to badać i okazało się, że dane zaciągane do tej technologii są głównie, to są biali mężczyźni, którzy ileś tych twarzy musi zobaczyć sztuczna inteligencja, żeby zacząć je wyłapywać. Potem białe kobiety, a potem cała masa tak zwanych kolorowych osób, z czego kobiety chyba były najgorzej. Więc w związku z czym bardzo często były pomyłki lub też ona miała akurat bardzo, bardzo ciemną karnację, zupełnie nie była widziana i rozpoczęła krucjatę. Poszła do mediów z tym, poszła do aktywistów właśnie amerykańskich związanych z analityką danych i rozpętała się burza i tą technologię wycofano z kilku miejsc, gdzie była już wdrożona, mimo że była tak straszliwie ułomna, krzywdząca, bo nagle zaczęto aresztować jakieś osoby na podstawie właśnie wiedzy od tego narzędzia, które były Bogu Ducha winne. I jak gdyby, prawda, firmy technologiczne też, pamiętajmy, one mają przede wszystkim cel biznesowy. My już od kilku lat widzimy, że to nie są
dobrosprawcze organizacje, które przede wszystkim chcą dobra ludzkości. Przede wszystkim muszą inwestorom dowieźć wyniki. I to jest tak, że drony są cudowną technologią, naratują życie, bo potrafią wylecieć i gdzieś tam widzą, jak ktoś tonie daleko, ale gdzie najwięcej pieniędzy się robi na dronach na razie? Selfie drones, prawda? Czyli drony do robienia selfie. Taki jest świat. I teraz możemy to zmienić, ale nie siedząc przed, przed Netflixem czy innym Disney Plusem, czy tam HBO. I po prostu przeżywając życie innych osób w 100 odcinkach. Wiesz co, ciekawi mnie, czy ty od zawsze byłaś tak, nie chcę być entuzjastyczna, bo widzę, że u ciebie jest bardzo dużo takiego po prostu racjonalnego, trzeźwego podejścia, ale czy zawsze byłaś fanką technologii, czy też dopiero kiedy zobaczyłaś, że w wiedzy o technologii jest ta sprawczość, to zaczęło cię to kręcić? Wiesz co, entuzjastyczność to jest w ogóle jedna z moich cech takich osobistych, to znaczy ja się, mówiąc kolokwialnie, jaram wieloma rzeczami. Bo to jest ciekawe akurat pytanie, bo wiesz co, ja w dzieciństwie uwielbiałam fantastykę. Fantastykę, fantazję, czytam Lema, Philipa Dicka, czyli prekursorów trochę dzisiejszych ruchów technologicznych, bo oni w swojej wyobraźni przelewali na papier ze swojej wyobraźni to, czego dzisiaj doświadczamy w realu. Tak? I tak naprawdę i prekursorzy social media, tam były książki o tym, i właśnie robotyzacji i takich human-robot interactions, tak jak będzie wyglądał nasz świat. Czy na przykład osoby niehumanoidalne, znaczy humanoidalne roboty będą miały jakieś prawa. Mm-hmm. Tak? Czy sztuczna inteligencja powinna mieć prawa? To są wszystko rzeczy przed nami. I teraz to wszystko było już gdzieś w dyskusjach u Lema, czy właśnie u któregoś z wielkich pisarzy science fiction, gdzie ja się tym ekscytowałam jako młoda dziewczyna i potem łatwo było mi przejść do świata nowych technologii, ale rzeczywiście ja poczułam, że to będzie ważne. Pracowałam wiele lat w korporacji, zresztą długo w marketingu i lubiłam tę pracę, ale w pewnym momencie pomyślałam sobie, dobra, zatrzymam się i spróbuję się nauczyć tych nowych technologii, bo coś mi się wydaje, że to będzie duże i ważne. I mnie to interesowało. Poświęciłam rok na taką edukację od zera. To też jest dobry przykład, że nie trzeba mieć żadnych predyspozycji. Ja ogólnie w tych takich standardach, których sama nie uznaję, jestem humanistką. A dzisiaj jestem, myślę, porządną ekspertką od świata nowych technologii z punktu widzenia strategicznego. Koduję na bardzo podstawowym poziomie. Uczyłam się z moją córką. Ale rozumiem ten świat bardzo dobrze i mniej więcej rozumiem, w którym kierunku będzie się przesuwał i jakie my możemy mieć benefity z tego. To powiedz nam na koniec, co ciebie najbardziej ekscytuje w świecie technologii i z drugiej strony, którego aspektu najbardziej nie lubisz? Ekscytują mnie możliwości, ekscytuje mnie to, że jeżeli rzeczywiście się przyłożymy do integracji świata nowych technologii do naszego, możemy sobie uwspanialić życie. Właśnie tak jak mówię, możemy mieć czterodniowy tydzień pracy, możemy zajmować się rzeczami twórczymi, kreatywnymi, możemy więcej się poświęcać na przykład dobrosprawczości dla innych, czy takiej większej pracy z empatią, z właśnie taką naszą ludzką stroną, w której jesteśmy lepsi, oddając te wszystkie żmudne, niefajne rzeczy i ten pracoholizm technologii, która nie woła jeść, która nie potrzebuje wakacji, która radośnie wykonuje. Przyszłością naszą są też zdecentralizowane organizacje, których wszystko robi technologia, a my jedynie dostajemy z tego jakąś część pieniędzy. No to jest super świat, tylko trzeba się go nauczyć, bo na razie nie umiemy żyć bez pracy. Możliwości z obszaru medycyny, leczenia. Dzisiaj sztuczna inteligencja po pierwsze wynajduje nowe zastosowania dla istniejących leków, ale też wynajduje nowe leki. Biologia syntetyczna, która dla mnie jest grubym tematem, wspaniałym, którego można się jednocześnie bać, no bo modyfikacje genetyczne, robota na naszym DNA, może będą wariaci, którzy będą chcieli mieć dzieci idealne, dzieci wybitne, dzieci olimpijczyków, tak? I mogą chcieć na poziomie DNA to robić, tak? Teraz takie pytanie, czy wolno nam? I teraz dlaczego nie powinniśmy w szkołach tego pytania już zacząć na temat tego dyskutować? Bo dylematy moralne, które się pojawią, będą gigantyczne, ale będziemy mieć czas i przestrzeń, żeby na te dylematy moralne dyskutować, no bo nie będziemy robić tych powtarzalnych rzeczy. A czego się boję? Boję się, że po prostu się nie zainteresujemy. Boję się, że ludzkość będzie płynęła z prądem, oglądała papka na Netflixie, nie zainteresuje się światem nowych technologii w jakiejś większej grupie i że przegramy tą walkę, która może być naprawdę na naszą korzyść, bo świat może być fajniejszy, ale też może być super do dupy. Zakładam, że są wśród nas osoby, które słuchając tej rozmowy wiedzą, że nie chcą być wśród tych
papkowych osób przed telewizorami. Nie to, że ja nie oglądam Netflixa, czasami Netflix też jest coś obejrzę. Wiadomo. Ale wiemy, że jemy dżemy i tak dalej. Ale obejrzyjmy na przykład fenomenalny dokument o modyfikacjach genetycznych, Nienaturalna selekcja. Świetny. Obejrzyjmy właśnie Coded Bias. No, nie wiem, jaka jest polska nazwa, ale to gdzieś znajdziemy, pewnie wrzucisz. Jest cała masa świetnych dokumentów o nowych technologiach. Obejrzyjmy na przykład Social Dilemma, czyli tak. dylemat społeczny z dziećmi nastoletnimi, które nadużywają social media. Ale też zainteresujmy się światem codziennym, zaplanujmy sobie rozwój. Jeżeli mamy dzieciaki, to im pomóżmy zaplanować. Czasami mają ciekawszą wiedzę niż my. I bądźmy aktywną częścią życia i świata, a nie tylko pasywną. Na koniec jeszcze wyciągnę jeden wątek, bo bardzo, bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś o osobach tworzących nowe technologie, bo teraz padło Social Dilemma, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy tworzyli najbardziej znane media społecznościowe. Tak. Właśnie po to, by nam pokazać, jakby my to stworzyliśmy, ale nie po to, żeby zbawić świat. Jest to biznes, jest to tak. coś, co ma w sobie bardzo dużą taką moc destrukcyjną. Mm-hmm. I tym bardziej właśnie ta nasza edukacja i co za tym idzie, sprawczość jest konieczna, bo to my zdecydujemy, w jaki sposób te technologie będą ingerowały w nasze życie i czy wykorzystamy je na swoją korzyść, czy pozwolimy, żeby te wielkie biznesy po prostu decydowały za nas. I to jest taki aspekt właśnie bardzo ciężki, etyczny i myślę, że dla każdego pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć, czy jakby chcemy brać w tym udział i jaką chcemy grać tutaj rolę. No ale właśnie wracając, jeżeli mamy wśród nas osoby, które chcą się edukować, może nie tylko na Netflixie, to czy właśnie Digital University to jest miejsce, gdzie każdy jest mile widziany? Dla kogo jest to przestrzeń? Tak, oczywiście. My kilka jest tych przestrzeni. The Digital University to jest fundacja, która robi programy dla szkół podstawowych. Mamy ogromne dwa programy dla podstawówek, gdzie uczymy podstaw technologii, bezpieczeństwa w internecie, kompetencji przyszłości. I to jest program, którym obejmujemy prawie 40 tysięcy dzieci rocznie. Ale super. Bo uczymy nauczycieli certyfikujemy, przygotowujemy, to są no-brainery, jak ja to ładnie mówię, czyli przygotowujemy pełne scenariusze lekcji, nauczycieli uczymy przez webinary, nauczyciele też dostają od nas punkty, które mogą sobie zaliczyć do tak zwanej karty nauczyciela, więc też im się to jakby opłaca. Potem mamy szereg konkursów, sprawdzania wiedzy, konkursów na filmy i tak dalej. I drugi analogiczny program, który tworzymy, to jest program BEECO, czyli nauka ekologii. W tym roku to jest zrównoważona moda jako taki główny temat, ale też co możesz zrobić ekologicznie, żeby jednak ta planeta się miała troszeczkę lepiej, bo wolniej miała się gorzej. Cała masa też i tym też po 30 tysięcy dzieciaków i nauczycieli i rodziców obejmujemy tym programem. Mamy programy, które są z tak zwanego asynchronicznego uczenia się, czyli że można sobie je realizować w domu. I taki program Digital Transformation Leader, czyli program, w którym masz kilkanaście godzin materiałów nagranych, fajnych, interaktywnych, plus dodatkowe materiały do pracy, gdzie zdobywasz to pełne kompendium wiedzy, które służyć ci potem będzie jako punkt wyjścia do wszystkich twoich decyzji, do całego twojego myślenia, do uczenia się dalej. Tam też mówimy, jak się uczyć, jak to rozwijać, jak wygląda w ogóle właśnie cały proces tej transformacji, jakie poszczególne technologie są istotne i tak dalej. Plus mamy sporo darmowego kontentu, czyli podcast DigiTalks, który ja prowadzę, podcast Masters and Robots, który prowadzę z Jarkiem Kuźniarem, taki limitowany, ale tam też się rozprawiamy z różnymi tematami nowych technologii. I nasz newsletter, w którym produkujemy całą masę, też jesteśmy takim kuratorem treści, czyli ściągamy najciekawsze artykuły i z Singularity University, ale też bardzo szeroko i tłumaczymy je na polski jakby i one są prawdziwe i nie ma tam przekłamań, bo też pamiętajmy o tym, że cała masa treści, którą wyszukujemy w internecie, dobrze o tym wiesz, jest treściami przekłamań. Tak jak sobie rozmawialiśmy, można znaleźć ogrom artykułów, dlaczego nabiał jest ekstra na zimę, prawda? Tak, znajdziemy potwierdzenie każdej teorii w internecie i cudowne jest to, że po prostu są osoby, które dają nam to na tacy i ja uważam, że twój podcast jest jakimś odkryciem, bo te wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy dzisiaj,
ty tam jeszcze rozwijasz i zgłębiasz, ale w bardzo przystępny sposób, gdzie to jest strawne dla osoby, która nie siedzi całymi dniami czytając najnowsze badania i artykuły, tak. I to jest, uważam, ekstra. Bardzo się staram i w tym się też staram profesjonalizować, bo rzeczywiście początki moich podcastów były takie, że dzwonił do mnie znajomy i mówił tak, to było trochę za trudne i za szybko mówiłaś, Jowita. To trzeba sobie puścić na 80% szybkość. Tak, bo nie da się ciebie słuchać na półtora, nie? Więc ja starałam się też dużo, wiesz, robić badań wśród znajomych nietechnologicznych, czy rozumieją to, co mówię. Jak poprosiłam którąś psiapsiłkę moją, która jest wielką, znaną influencerką, mówię, weź, nie wiem, puść tam, żeby do twojej grupy, bo tam są takie fajne dziewczyny. Ona mówi tak, no moje dziewczyny nie zrozumieją tylko, co ty mi mówisz. Musisz to moje dziewczyny prościej. Zrozumieją. Moje dziewczyny zrozumieją. Ale też ja się nauczyłam mówić w sposób taki, bo dla mnie to jest bardzo ważne, żeby być takim pomostem trochę dla ludzi. To jest moja wielka misja i bardzo jest to dla mnie ważne, żeby edukować. I także mamy bardzo dużo wiedzy za darmo też. Jowita, ja ci bardzo dziękuję za tę godzinę wspólnego, no mogę powiedzieć, tak się, wiesz, podobne do wspólnego edukowania. No. I życzę ci dużo motywacji i siły, by robić to dalej, ale widzę po twojej energii i właśnie po tym entuzjazmie, że chyba wszystko jest okej i będziesz dalej działać. Także wielkie dzięki. Może się jeszcze tutaj spotkamy, bo tych wątków jest tak dużo, mam nadzieję. Ja też zaproszę ciebie do siebie, to o sobie o well-beingu porozmawiamy. Jakoś, może w styczniu, lutym. A z radością. To tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. I jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. W każdy pierwszy dzień miesiąca mam dla Was solówkę pełną inspiracji. I raz na jakiś czas pojawiają się też odcinki bonusowe w środę. Oprócz tego warto dodać, że podcast jest dostępny na Spotify, iTunes i YouTube, a ja pojawiam się regularnie na Instagramie na koncie Karolina Sobańska. Raz jeszcze wielkie dzięki za to, że jesteście i słuchacie i do usłyszenia niebawem. Cześć!